Kiedy 21 lat temu powstał Związek Banków Polskich, a ja miałem przyjemność kierować biurem, okazało się, że do związku trafia bardzo wiele projektów, różnych aktów prawnych z Sejmu, także z rządu, z Komisji Nadzoru Bankowego, czy z obszaru nadzoru, bo jeszcze wtedy komisji nie było. I musieliśmy przygotowywać bardzo wiele różnego rodzaju opinii i opracowań prawnych. Ale w tym czasie rozpoczęło się także przygotowywanie Polski do szerszego współdziałania na arenie międzynarodowej. Okazało się, że bez profesjonalnych, dobrze przygotowanych, kompetentnych służb prawnych możemy mieć wiele kłopotów. I wówczas przypomniałem sobie wizytę, jaką składałem w Londynie w jednej z największych firm prawniczych i postanowiłem wyjść z inicjatywą założenia bankowej spółki prawniczej. Zwróciłem się w związku z tym do grupy wybitnych prawników, osób z wielkim doświadczeniem i dorobkiem nie tylko praktycznym, ale także naukowym, aby powołać wspólnie ze Związkiem Banków Polskich bankową spółkę prawniczą. Po latach okazało się, że jednak musimy zmienić nieco formę prawną, bo losy poszczególnych osób potoczyły się troszeczkę inaczej, ale także zmieniły się przepisy. Niemniej jednak bankowa spółka prawnicza przez wiele lat sprzyjała budowie takich instytucji jak Biuro Informacji Kredytowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa czy przedsiębiorstwo Telbank, a na co dzień właśnie służyła nam doradztwem i pomocą podczas rozmów, negocjacji w Sejmie z poszczególnymi ministerstwami. Również warto pamiętać, że po pewnym czasie zaczęliśmy administrować jako Związek Banków Polskich różnymi zasobami informacyjnymi i to właśnie bankowa spółka prawnicza, przekształcona później w Centrum Prawa i Informacji, ponieważ także bankowa spółka prawnicza przejęła zarządzanie wydawnictwami, pismem Bank, a parę lat później Nowoczesny Bank Spółdzielczy, przejęła na siebie po prostu niejako całą część organizacyjną, logistyczną, dlatego by Związek Banków Polskich mógł zajmować się bardziej działalnością statutową, a te działania o charakterze informacyjnym, działania o charakterze paragospodarczym były sukcesywnie przyjmowane przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Ważne jest to, że w dalszym okresie działania Centrum Prawa Bankowego i Informacji współpracowało bardzo ściśle z arbitrem bankowym, cały czas z sądem polubownym działającym przy Związku Banków Polskich. Myślę, że jest to nasz wspólny wielki dorobek. Mamy prawo z tego dorobku być dumni i chciałbym przy tej okazji złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim tym, którzy do budowania dobrych, kompetentnych instytucji się przyczynili i którzy dobrze w całym tym okresie służyli rozwojowi polskiej bankowości. Tutaj słowa wielkiego uznania kieruję do pierwszego prezesa Jacka Ambroziaka spółki, kieruję także do profesora Andrzeja Biercia, Kazimierza Małeckiego, Andrzeja Jankowskiego, później Jerzego Bańki, ale szczególne słowa podziękowania kieruję do pani Teresy Wrzesień, która przez wiele lat kierowała na co dzień działalnością bankowej spółki prawniczej i Centrum Prawa Bankowego. Wielkie uznanie i wielkie podziękowania.